Witajcie, Agnieszka i Włodek, żeglowanie na Safranie. Dzisiaj płyniemy południową nitką jachtostrady prowadzącej ze wschodu na zachód lub zachodu na wschód, z Alandów do Zatoki Fińskiej, lub odwrotnie. W każdym razie my płyniemy na zachód i jak się wydaje, płyniemy pod prąd. To znaczy, jest już końcówka lipca i widać, że Finowie jeden za drugim sznureczkiem wracają na wschód do siebie, pewnie do Helsinek. W każdym razie jesteśmy jedynym jachtem dzisiaj płynącym na zachód. Wszystko płynie na wschód. A my wybieramy się dzisiaj w odwiedziny do pani na Borst. A któż to jest ta pani na Borst? Opowiemy wam za chwilę. Bardzo ciekawa przystań. Osłonięta ze wszystkich stron, z dwoma wejściami. Osłonięta wysepkami. Naprawdę intrygujące miejsce. Płynie kolejny jacht. Postój kosztuje 10 euro. I wygody jak zwykle, czyli miejsce na zrobienie grilla, śmietnik, toaleta. No ale my przypłynęliśmy tutaj, żeby odwiedzić damę. I właśnie do niej zmierzamy. I tu dygresja językowa. Szwedzkim, podobnie jak w wielu innych językach, polskim również, nie wszystko tak samo się wypowiada, jak się pisze. Na przykład Göteborg, który pisze się podobnie jak po polsku, wymawia się Göteborg. Podobnie jest z Buste, który na początku i przez cały film określaliśmy nazwą Borste. A potem przyszło nam do głowy, że może troszeczkę źle to wymawiamy i zapytaliśmy dwóch osób. Finki z sąsiadującego jachtu, ta powiedziała Borste, oraz autochtona z wyspy, który powiedział Buste. A zatem miejsce, w którym zawsze było Borste, podkładajcie sobie Buste. Poznajcie zatem Buste Gumma, czyli Buste Lady. Dama jest dosyć leciwa, bo ma prawie albo około 200 lat i pochodzi z jakiejś fregaty. Jest po prostu galionem. Rzeźbą znalezioną w lodach przez łowców fok swego czasu i tu na to wzgórze przyciągniętą, postawioną i od lat przygląda się okolicznym archipelagom oraz kolorowej wioseczce. No, trzeba przyznać, że Borste ma swój klimat. Nowe nabrzeża, zabytkowe kotwice, prawdopodobnie z wyposażenia okolicznych wraków. I fajna wioseczka. Tak to zatoczyliśmy pełne.
ścieżka przez wyspę doprowadziła nas do wiatraka. Troszkę nam się pogoda poprawiła, więc jeszcze wyskoczyłem na wzgórze, żeby pokazać wam bursztę w słoneczku. Żegna się z wami też bursztę Gumma, czyli nasza wiekowa dama. Dobranoc.